Łatka. O, ona coś tu szuka. Łata. O, jeszcze stoi, muszę rozebrać, bo już nie, już jest ta pora. Słoneczniki, zobacz, jak ładnie wyrosły. Tam jeszcze są maliny. Po maliny to przyjdziemy później. O, papryka, jedna mi spadła, zanim dojdziemy do malin. Tutaj jeszcze coś rośnie. Raczej już nic z tego nie będzie. O, jedna tam może się zaczerwieni, druga tak samo. Co będzie z nimi, to będzie. Co nie, to nie. Ja tam nie przeżywam. O, tu cztery, tu jakieś tam. O, tutaj jakaś jest tam. Nie wiadomo. Dobra. Jest mokro, bo padało w nocy. O, a tutaj zobacz, między słonecznikami rosną maliny, także można je tutaj pozbierać. O, jeżyny, jarzyny, co kto woli. Oj, tam też są malinki, także można wyzbierać. O, to będziemy później zbierać. O, o, masz, o, opa. Już ucieka mi tu. Oj, tutaj można zbierać. Fajnie to wygląda. O, po deszczu. Tamte mniejsze jeszcze nie są gotowe, ale widzę, że zielone są, to coś z tego będzie. No dobra, czekaj, jak to zrobić? Może przyczepić go do czegoś, bo leci na łeb, na szyję. Dawaj na sosnę. O. Na sośnie będzie ci dobrze. Jedziemy zaraz po te pomidorki mniejsze i atakujemy szklarnię. Dobry, także witam was w kolejnym odcinku pomidorek. Jest dzisiaj niedziela. Która godzina, to nie wiem. Jednak nie bardzo ubrany jestem jak na niedzielę, ale jakby to powiedzieć... Jakby to powiedzieć... A, no... Niby hobby, ale człowiek się upierniczy, no to już wolę, wiesz, pójść w trochę gorszej koszulce, później sobie zmienić, no. Mam tu takie stare ogórki. Żółte. Nie wiem, strach kurom dać. To robimy rzut ogórkiem, pa. Jak nie było internetu, to tylko rodzina wiedziała, że debil, nie? Tu mam, pamiętacie te małe krzaczki? O, tu jakieś są, pomidorki rosną. Zaraz, o, zawiążemy. Tutaj nie pomagałem im zapylać, ale zobacz, jest kwiatek. Ciekawe, czy w środku coś jest, nie wiadomo. Jeszcze za mokro, za mokro. No, ale są jakieś. O, tego to można zerwać, zobacz. O, ten to gitara, szafa gra. O, zobacz. Czerwoniutki, mokry, bo padało. Grzyby będą. Dobra, zbieramy. Tu jest trochę mniejsza odmiana. Jakaś inna. To też, o. Wyzbieramy. Miałem je podlewać, ale jak dzisiaj w nocy popadało, to nie będę tego robił. O. No, takie twardawe takie. Czemu one takie twarde? Może taka odmiana. Dobra. Idziemy na następny krzak. O. Ten też można chyba zerwać, czy nie? No, można go zerwać. O, codziennie po trochę i się zerwie. O, jakiś robaczek i jedź. O, żeby tak grzyby były, nie? Zbierane. Mam tu jakiś liścek. Po co ten listek tutaj? O, patrz jak go zerwałem niechcący. Tutaj wyrzucimy. Zbieramy pomidorki. O, cyk. Bardzo ładne sztuki. O, cyk. I już zobacz ile w koszyku. Co z tym robić, ty? Część na suszenie pójdzie. O. Tutaj jakaś sztuka rośnie. Zarazy, też nie widzę tu ziemniaka żadnej. O, te już dorastają, więc można tutaj tego liścia oberwać. O, nie ma co go trzymać na ziemi. Czekaj, tutaj też coś jest, jakiś liść. O, tego też można zerwać, tylko trzeba uważać, żeby grona nie zniszczyć. O, jakiś wilk chyba. O, po co nam ten liść na ziemi? No to zaraz wyrzucimy tam. Mam tutaj łapę ostrość. Mam kompostownik, to pójdę na kompostownik.
jak tutaj sytuacja. O, tam jeszcze jakiś jest. O. To jeszcze mógłby powisieć, ale nie jest zły, można już go wrzucać. Dobra, następne. O, tu taki mniejszy krzak, ale powiem ci, mały krzaka, zobacz jak obrodzony tymi pomidorami. O, i stonka jest. Trzeba stonkę zlikwidować stąd. O, dobra. Cyk. I tu też można, o, liścia zerwać, po co ma na ziemi być. I tam wyrzucimy. No tutaj to sporo tego siuwaksu, zobacz. O, zerwiemy. To inne szybciej dojrzeją pomidory. Tak mi się wydaje. O kurczę, sporo tego towaru. I tutaj tego też zerwiemy. O. Dobra, no to tu już zerwane. Te będą za parę dni znowu gotowe. Jak słońce przywali, to nawet jutro. Teraz idziemy do tunelu. No już jaki koszyk, zobacz. Z pomidorami. Zobaczymy, co tam w tunelu słychać, bo od wczoraj mnie tam nie było. Jedziemy za stodołę. Za garaż. Wody. Trochę naleciało, trochę padało. Pełne wiaderka. O, gdzie trzeba poprzelewać do beczki to co jest. Konewka ty z tym. Ogórki to już, o, już po ogórkach. To nic się przekopie, będzie dobrze. O, co tam, rzodkiewki trochę wczoraj zerwałem. Tam też widzę jakieś małe są, czekaj. O, tutaj już usychają. Nie wiem jak słabo, bo nie prowadziłem tych pomidorów tutaj. I one takie, wiesz, dzikie. O. Bo zarośnięte grządki. Za rok będę inaczej przygotowany. W tym roku wszystko, wiesz, tak na próbę było robione. O, jak tu masz małe pomidorki. O, doszły do siebie, doszły. Coś tam jest. O, można pozrywać część. Opadają same. O, tu na ziemi coś jest? Jest, dawaj. O, pozrywamy. Będzie dobrze. Także jest co tu zbierać. Będzie dobra miniaturka. No codziennie dojrzewają, także o, po parę sztuk można zrywać, śmiało. Oj, oj, poleciało. Dobra, tutaj takie. O, cyk, 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 cyk. O, i poszło. Co mogłem, to zrobiłem, podwiązałem go. Tutaj tak samo, już przycięty, więc ostatnie tutaj są. Zbieramy. O, tu jakiś siuwak. Te są miękkie. Jeszcze może powisieć, zobaczę. Zobaczę, jak będę stał z towarem. Tutaj parę małych mogę zerwać. O. Słyszycie, jak wrony lecą? Lecą wrony, wszystko leci. No zobacz, jakie czerwone. Warto zbierać teraz. A to jeszcze nie wszystko, jeszcze tam i tam. Idziemy. O, dawaj, tutaj na ziemi, bojog i cielak. Ściągamy je. O. Hyc z ziemi. O, ten to już taki miękki. Nie chce się zerwać, zobacz. No, gdzie moje nożyczki? Kupiłem ten sekatorek, ale powiem ci, on taki nie bardzo coś do cięcia. No, pomidory można zrywać. Zrywamy. O, tu kolejna partia. O, ten tu już, o. O, co jem? On taki miękawy coś. Już coś go tu brało, jakaś próchnica. Więc wrzucimy go. Trzeba by było wrzucić go to w ogórki. Niech będzie, niech się nawozi. Dobra, idziemy. Co my tu jeszcze mamy? Tu jakiś nie bardzo. Ściągamy stąd. O, tutaj jakiś mały pomidorek. Ktoś ostatnio na forum mówił, jak te pomidory się nazywają. Mówi, że jak są miękkie,
to już można je zrywać. O, ten jest akurat miękki, to go zerwę. Patrz, tutaj jaka potrójna sztuka. Eleganckie. Cały kosz pomidorów. Idą dzisiaj na przerób. Czekaj. Muszę tą ręką. O, żeby nie zdusić za mocno. Delikatnie. O, ten na dole też. O, i schodzą. O, a ten co tutaj robi? O. O, i tutaj jeden taki większy. A ten to jeszcze twardy. Ten to jeszcze sobie wisi. No i tak to wygląda. Czekaj, odejdziemy. O, jeszcze tu jest jakiś. Można zerwać go. O. O. Ja to polecam. No. Także dzisiaj, o, koszyk zebrany. Jest co robić w domu. O, no co. Na razie to chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.